jesteśmy na budowie Alei Wielkiej Wyspy. Dokładnie stoimy na Kładce Siedleckiej. Za nami most nad rzeką Oławą. Most, na którym mamy zamontowane już 3 łuki. Kolejny czeka na nabrzeżu, żeby można go wynieść do tej konstrukcji mostu. Most będzie miał w sumie 350 metrów długości i pozwoli na Alei Wielkiej Wyspy przejechać właśnie nad Oławą. Dalej do niego doprowadzimy od strony ulicy Wilczej nasyp. Ten nasyp właśnie zaraz będzie budowany. Kierowcy korzystają już z nowego biegu ulicy Wilczej. Nowy bieg ulicy Wilczej to 300 metrów. 300 metrów drogi ułożonej z masy bitumicznej, 300 metrów nowego chodnika. Niebawem droga zostanie także oświetlona. Przejeżdżają pod wiaduktem, nad ulicą Wilczą powstał kilkudziesięciometrowy wiadukt i ten wiadukt też niebawem będzie łączony z Aleją Armii Krajowej i z ulicą Krakowską i spowoduje, że będziemy mogli docelowo wjechać od właśnie ulicy Krakowskiej i od ulicy Armii Krajowej na zarówno wiadukt, jak i na Aleję Wielkiej Wyspy, jak na ten most. Ten most, który jest za nami zielony, taki będzie jego docelowy kolor. Most z założenia łukami, troszeczkę przypominający piękny, historyczny most zwierzyniecki. Most, którym w przyszłym roku, w 2023 roku, będziemy mogli przejechać już w kierunku Wielkiej Wyspy, a także z Wielkiej Wyspy w kierunku ulicy Krakowskiej, w kierunku Krzyków, w kierunku Księża Małego.